komentarze Radia Tok FM. Komentarze Radia Tok FM. Anna Laszuk w studiu, Piotr Waglowski, prawnik, autor serwisu Wagla.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o projektach ustaw amerykańskich, które dotyczą internetu. Właściwie mówi się o nich antypirackie. Tak się nawet za każdym razem nazywa. Tak się mówi o takim prawie, które oznacza też niestety coś innego, bo wydawać się może mniej obeznanym użytkownikom internetu, że jak jest to prawo amerykańskie, to nas to nie za bardzo dotyczy, a tymczasem tak nie jest. Akurat w tym przypadku internet, ta główna infrastruktura internetu, no, obsługiwana jest przez Stany Zjednoczone, przez też elementy domenowe są obsługiwane przez agendy rządu Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych powie, że należy coś zablokować, to tak naprawdę można sobie to wyobrazić, jakby trzymał palec na spuście domen tego, co jest dostępne w internecie pod jakimiś tam adresami, prawda? No i jeżeli administracja Stanów Zjednoczonych po prostu postanowi, wykonując prawo, które właśnie jest tam uchwalane między innymi, postanowi, żeby jakiś serwis internetowy na świecie, w Polsce, w Szwecji, w dowolnym miejscu, nagle zniknął z internetu, tak? No żeby to, go zablokować. Tak, to on zostanie zablokowany. Oczywiście będzie dostępny pod numerami IP, pod innymi alternatywnymi jeszcze adresami domen, no ale to jest tylko kwestia czasu. To jest raczej, ustawiamy się w retoryce goniony, znaczy ścigany i ścigający. Ale w jakiej sprawie ta krucjata ustawodawcza, co ma przynieść i komu? Ostatnio na ten temat wypowiedział się szef Motion Pictures Association of America, czyli to jest taka organizacja, która chroni interesy przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych. Znowu walka o prawa autorskie, tylko gigantów. No, nie o prawa autorskie. On to powiedział bardzo prosto. Znaczy, on nie rozumie, dlaczego właściwie stosowane są takie dziwne sztuczki i triki, jak blokowanie Wikipedii. Przecież zamiast stosować tego typu retorykę i tego typu zagrywki PR-owskie, lepiej wszyscy powinniśmy wziąć się porządnie za ściganie złodziei i chronić w ten sposób miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych i amerykański biznes. W związku z tym on wprost to powiedział, a Motion Pictures Association of America jest tej głównym, właściwie uznawany jest za autora w ogóle tej ustawy. Skoro oni mówią, że chodzi o amerykański biznes i chodzi o amerykańskie miejsca pracy i ochronę tego przed zagranicznymi złodziejami, to znaczy, że tak naprawdę mówią, że no, trzeba ścigać Polaków i innych, tak, między innymi. Tak od razu, bo jesteśmy w Polsce, więc mówię Polaków, prawda? Przed tym, żeby amerykański biznes mógł się rozwijać, przynosić to PKB wielkie, które tam mają. Więc każdy dzisiaj musi sobie zadać pytanie, no, co ty zrobiłeś, żeby chronić amerykański biznes? No, bo to jest dzisiaj polska racja stanu. Zanim o proteście, to jeszcze chciałabym, żebyśmy powiedzieli, jak to się przekłada na takich zwykłych użytkowników, którzy nie są, tak, bo to jest protest gigantów, też ma sens to biznesowy, tak, o którym zaraz powiemy. Natomiast jak to ma się do takiego naszego codziennego korzystania z internetu, linkowania różnych stron i tak dalej? No, są projektowane są w tych ustawodawstwach. Zobaczymy, jaki będzie efekt po tych protestach, bo tam prezydent Stanów Zjednoczonych też się zaniepokoił już, dlaczego Wikipedia jest wyłączona. Tam wcześniej parę tysięcy czy set tysięcy protestów trafiło do Białego Domu, także tam ta dyskusja rzeczywiście jest zauważalna. Główne media informowały o tym, co się dzieje. U nas jakby trochę mniej. Natomiast sens jest, są tam trzy elementy, tam nawet więcej elementów. Pierwszy jest taki, że to ustawodawstwo będzie potrafiło doprowadzić do filtrowania domen internetowych na całym świecie. No, no i to jest wielkie zagrożenie, zwłaszcza dla też neutralności sieci, o której teraz dużo mówimy w Polsce. To jest pierwszy element. Drugi to jest odcinanie od wyników wyszukiwania. Czy wyniki wyszukiwania w dużych wyszukiwarkach mogą być filtrowane. Zresztą one trochę są dzisiaj filtrowane, nawet nie za bardzo wiemy na jakich zasadach. Ale jakby można przyjąć, że opiera się to na zasadzie takiej, że ktoś, kto widzi tam
treści, które go niepokoją, no to wysyła wiarygodną wiadomość w tak zwanej procedurze notice and takedown. No i ten jest potem oceniany przez wyszukiwarkę i jest usuwany, jeżeli narusza prawo. Tak? Natomiast tutaj być może powstałby system, który potrafiłby to w jakiś sposób zautomatyzować. Trzeci element to jest odcięcie serwisów internetowych też na świecie od możliwości zarobkowania, w tym sensie, że można by było nałożyć na firmy współpracujące z takimi serwisami zakaz kooperacji, czyli chodziłoby o takie serwisy jak PayPal, czy też o firmy, które realizują kampanie reklamowe w takich serwisach, więc odcięcie od pieniędzy również. Proszę, przy czym trzeba pamiętać, że amerykańskie prawo jest inne niż polskie, na przykład prawo autorskie. Żeby dać jakiś przykład, no, polskie prawo przewiduje szereg przepisów, które mówią o tak zwanym dozwolonym użytku i ten dozwolony użytek publiczny na przykład, prawo cytatu załóżmy, on jest inny niż amerykański. W związku z tym tak naprawdę przepisy tak zwane SOPA czy Protect IP to jest eksport amerykańskiej myśli prawno-autorskiej. No tak jak powiedział szef Motion, zresztą były senator, to jest też dosyć ciekawa historia, no ale jak powiedział, no to jest ochrona amerykańskiego biznesu na gruncie amerykańskiego prawa w sposób globalny. Rozszerzona na świat, tak. Tak, no elementem tego też jest akta, który będzie... No właśnie chciałam o tym powiedzieć, ponieważ to też była taka inspiracja myślą amerykańską, no tak. I za chwilę wejdzie w życie również w Polsce. Znaczy, poza tymi elementami, że jeżeli chodzi o akta, czyli taki traktat, porozumienie międzynarodowe, które Polska podpisze za chwilę. Znaczy, pan minister Sikorski pojedzie do Tokio za kilka dni i będzie podpisywał po prostu to. Ale jakoś tak nic o tym nie słychać, tak po cichutku. No właśnie, to jest przecież dosyć... organizacje pozarządowe bardzo protestowały w sprawie tych rozwiązań. Nie dość, że protestowały, tak naprawdę chciały się czegoś dowiedzieć. Znaczy, pytały, no dostaliśmy rzeczywiście kilka razy zapewnienie, dobrze, sprawdzimy, o co tam chodzi, no nie do końca wiemy i tak dalej. Być może nie braliśmy w tym udziału, my tylko się przyglądaliśmy. No a teraz się okazuje, no dobra, no to już wynegocjowane, no to jedziemy, tak, podpisywać. Jeszcze trzeba będzie ratyfikować to i tutaj organizacje pozarządowe, przynajmniej kilka z nich, zapowiedziały już w tej chwili działania zmierzające do tego, żeby przekonywać parlamentarzystów, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Parlamencie Polskim, żeby nie ratyfikowano w ogóle tego porozumienia. Ono, co w nim jest takiego? Otóż, no teoretycznie mamy kilka systemów takich ochrony prawa autorskiego. Jeden z nich to jest działanie w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. No ale taki traktat jak ACTA, który powstawał w sposób tajny, bo przecież te negocjacje były poufne, nie udzielano informacji, a jeżeli udzielano informacji, to na przykład były to, tak jak w Szwecji, kartka z napisem, to jest stanowisko negocjacyjne rządu Szwecji, a potem były takie zamazane czarne flamastrem kilka stron, od góry do dołu, takie kreski. Także to też jest symptomatyczne. W każdym razie ten traktat tworzy nowy jakby taki, byśmy powiedzieli z angielska, framework, czyli ramy działania dla nowej organizacji, takiej chroniącej prawa autorskie. Zresztą ten traktat jest o tyle też ciekawy, że będzie można go zmieniać od środka, bez negocjacji, bez przeglądu prawa z udziałem obywateli, tak jak zresztą pojawił się ten traktat, bez udziału obywateli, całkowicie ponad głowami obywateli, co ja sam uważam. Ja nie wiem, jak tutaj też do tych protestów się odnieść, bo one są, ale są w gruncie rzeczy bardzo słabe. To znaczy nawet te, które się przyniosły na ulicę Nowego Jorku, czy możemy wierzyć, że poskutkują na przykład tam w Stanach zablokowaniem tego prawa? Ja już nie mówię, bo sobie tego nawet nie wyobrażam, żeby można było zablokować akta w tej chwili. Wie pani co, no trzeba by było się nad tym zastanawiać, jaki komu może przyświecać celi, jakie kto ma możliwości. Znaczy, generalnie... Ja nie jestem lobbystą, tak? Znaczy, ja raczej jestem komentatorem czy rzecznikiem, czy uprawiam rzecznictwo, ale,
ale myślę sobie, że tego typu akt prawa międzynarodowego, który powstawał w taki sposób, jak powstawał, zresztą parlamentarzyści europejscy domagali się też od Rady i od Komisji Europejskiej ujawnienia tych dokumentów i dostali informację, że nie mogą ich uzyskać, bo to są negocjacje tajne, poufne. Oni, negocjatorzy się zobowiązali do poufności, w związku z tym parlamentarzystom nie mogą tego udostępnić. Tak? Czyli tego typu działanie uważam za pewien gwałt na demokracji. Ale z drugiej strony sobie myślę, być może właśnie w tym kierunku idziemy, tak? bo jest globalne społeczeństwo. Ono się od podstawy ludzi, tak? Znaczy ludzie, którzy tworzą podstawę tego społeczeństwa, jakby zajmują się zupełnie innymi rzeczami. Nie chce im się wychodzić na ulicę, przecież nie będą strzelać i budować barykad, no bo przeciwko czemu? Wszystko się odbywa w sferze takiej intelektualnej, myśli, idei, regulacji, której ludzie nie rozumieją. Nie przypuszczam, żeby wiele osób przeczytało projekt amerykańskiej ustawy. Nie, na pewno znamy głównie z przekazów medialnych. Tak, tak. Znaczy, dzisiaj, jak rozumiem niektórych moich rozmówców czasami, to oni raczej opierają się na notatkach przygotowanych, raportach przygotowanych przez agencje medialne, które tam wspomniano o tym i o tym. To możesz przeczytać, tego lepiej nie czytaj. No bo po co tam? Czas jest cenny, tak? I uwaga ludzi. No i ludzie nie mają czasu na to, żeby się tam wgłębiać w skomplikowane... Potem dopiero poznają skutki na własne. Tak, skończy. Potem okazuje się, że niedawno taka była historia. Sąd w Londynie uznał, że można zgodzić się na ekstradycję Londyńczyka, Brytyjczyka do Stanów Zjednoczonych, bo ten chłopak 23 lata ma dzisiaj, jak zaczął swoją działalność, stworzył serwis internetowy, miał 19. Serwis był niczym innym jak tylko zbiorem linków, fakt, do filmów, do programów telewizyjnych chronionych prawem autorskim, to trzeba przyznać. No, ale nie hostował ich, nie kopiował ich, on tylko wskazywał, gdzie one są. To jakby nie zarabiał na tym. Zarabiał, oczywiście. 230 tysięcy dolarów. O, to chodzi. Tak, za linki. To tak jakby zrobić książkę z przypisami, tak? Jeżeli chcesz tego, no to sięgnij tu, jeżeli chcesz to sięgnij tu. Tutaj samego się nie cytuje, ale się mówi, gdzie to znaleźć, tak? No i tak, to co robił w Wielkiej Brytanii nie jest... No, sąd w Wielkiej Brytanii postanowił, że mu nie postawi zarzutów, tak? Znaczy uznano, jak rozumiem na chwilę obecną, że on nie popełnił żadnego przestępstwa w Wielkiej Brytanii. Ale zablokowano mu wcześniej domenę w Stanach Zjednoczonych właśnie. Chociaż w ogóle serwer, na którym to wszystko się odbywało, to było poza Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone doprowadziły m.in. do tego, żeby taką ekstradycję do Stanów Zjednoczonych przeprowadzić. Mimo tego, że zarzutów w Wielkiej Brytanii temu chłopakowi nie postawiono. Tam jeszcze będzie apelacja, a tam jeszcze się musi minister spraw wewnętrznych zgodzić na taką ekstradycję, ale gdyby do niej doszło, no to byłoby niesamowite, bo to znaczy, że można by było znaczy każdy może liczyć na darmową wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, spędzenie tam na przykład 10 lat i jeszcze wikt, opierunek, trzy posiłki. Za to, że wskaże parę linków, parę tysięcy, tak, bo to może być na dużą skalę, tak. Z drugiej strony, zwróćmy uwagę, no Google nic innego nie robi, tylko wskazuje te linki, tak. No na tym polega Google właściwie. Ale Google jeszcze kopiuje treści. No bo to one są na serwerze. Ja rozumiem, że właśnie tacy gracze jak Google są najbardziej zainteresowani protestem. Ale tak, w końcu my też jesteśmy zainteresowani, bo my z tego wszystkiego korzystamy i sami robimy też to samo, bo na tym też polega nasza działalność w internecie. Po to też mamy kłopot. Mamy kłopot. Społeczeństwo informacyjne stanowi kłopot, bo tam, gdzie jest monopol informacyjny, no to tam, gdzie jest monopol informacyjny, to jest trójco, co powiem. Tam nie ma konkurencji informacyjnej, tak? A więc też nie ma prawdopodobnie innowacyjności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Piotr Waglowski był z nami, prawnik, autor serwisu wagla.pl. Na naszym profilu na Facebooku trwa dyskusja na ten temat, zachęcam do udziału, także można dzwonić pod nasz numer 2244064, pisać na komentarze małpa.fm, a teraz już informacje na antenie Radia Tok FM.